tak rozpoczynamy fanfarami oczywiście. Te fanfary, moi drodzy, będą wybrzmiewały stosownie do okoliczności, ponieważ mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie. Jest to gala Fundacji Patria Nostra, konkursu dla dzieci i młodzieży. Podczas to swoich prac dzieci i młodzież wykonywały filmy. O tym będziemy opowiadać nieco później, ponieważ ta gala, edycja wielkopolska, to właśnie tu i teraz, z racji covidowych, z racji tej sytuacji. Oczywiście, drodzy Państwo, mamy tak jak mamy, ale zaprzągnęliśmy całą nowoczesną technologię, żeby się z Państwem widzieć, żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwu gratulować. No i oczywiście będziemy mieli również łączenia, na ile to możliwe, ze szkołami, bo młodzież jest tu najważniejsza. No ale oczywiście także podczas tej naszej gali wielkopolskiej docenimy i mam nadzieję podziękujemy tym, dzięki którym kolejna edycja konkursu się odbywa. Panie fundatorze, słów kilka na przywitanie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam serdecznie młodzież szkolną, uczestników 5. edycji konkursu Patria Nostra po drugiej stronie łącz internetowych. Witam szanownych zgromadzonych naszych patronów, mecenasów, fundatorów nagród, którzy nas oglądają za pośrednictwem komunikatorów Zoom, a także wszystkich, którzy nas oglądają na profilu Facebook. Chciałbym opowiedzieć parę słów o przedsięwzięciu. Jest to już 5. edycja konkursu Patria Nostra, w której wzięło udział 1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii świata. Z przyczyn technicznych, organizacyjnych edycja jest podzielona na 4 niezależne konkursy dla poszczególnych regionów Polski, a więc konkurs mazowiecki, małopolski, wielkopolski i światowy. Oczywiście jesteśmy tutaj w Wielkopolsce i mamy finał konkursu wielkopolskiego, w którym wzięło udział 53 szkoły z Wielkopolski, a także kilka szkół polonijnych, z którymi też później połączymy się przez komunikatory Zoom. Misją Fundacji Patria Nostra jest krzewienie polskiej historii, pokazywanie wzorców młodemu pokoleniu, przypominanie o naszych chlubnych tradycjach. Jesteśmy dumni z naszej historii i musimy tę wiedzę przekazywać i też odkłamywać historię. A dzięki konkursowi młodzi ludzie tworzą filmy związane z historią Polski, ale także zapoznają się z setkami i tysiącami filmów, które powstały w ramach naszych konkursów. Jako że jury to są sami uczestnicy, jest to formuła znana nam doskonale z Eurowizji, a więc zmuszamy młodych ludzi, aby oni obejrzeli wszystkie inne pozostałe prace konkursowe, porównali je ze sobą i dokonali oceny. Tym sposobem mam zawsze sprawiedliwe wyniki. Kolejne podziękowanie to oczywiście Narodowy Bank Polski, oddział w Poznaniu. Pani dyrektor, pani Anna Korzyńska, zapraszam serdecznie do nas. Po odbiór statuetki. I oczywiście, pani dyrektor, miejmy nadzieję, że się nie rozstajemy, tylko zostajemy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym serdecznie podziękować prezesowi Narodowego Banku Polskiego za wspaniałe nagrody, za wsparcie i jak się możemy domyśleć, jeśli bank, to wsparcie finansowe, bo cóż ten bank mógłby nadać? Czekolady nie, bo nie produkują, serków i jogurtów też nie, za to pieniądze chyba produkują w Narodowym Banku Polskim. Pani dyrektor, dziękujemy bardzo. Dziękuję jeszcze raz, że mogliśmy wziąć udział. Zostaliśmy zaproszeni i jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego dobrego i wielkich, wielkich sukcesów i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę bardzo. No, Narodowy Bank Polski to przede wszystkim historia przecież, prawda? A teraz poprosimy o... Narodowy Bank Polski jest instytucją ważną dla Ciebie. Dba o stabilność cen. Jest jedynym emitentem polskich monet i banknotów. Wspiera gospodarkę i jej rozwój. W ten sposób umacnia niezależność gospodarczą Polski i Polaków. W trosce o Ciebie i Twoją przyszłość. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Jest również taka instytucja jak Narodowy Instytut Wolności i tu serdecznie wyróżniamy i dziękujemy panu dyrektorowi, panu Wojciechowi Kaczmarczykowi. Czy mamy połączenie internetowe z panem dyrektorem?
Nie mamy, w związku z tym mamy statuetkę. Przekazujemy, pokazujemy światu, że na pewno Narodowy Instytut Wolności otrzyma wyróżnienie od nas i podziękowanie. No oczywiście przekażemy statuetki i dziękujemy za wsparcie naszych działań i projektów. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, ponieważ za chwil kilka dosłownie poznamy zwycięzców. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, to jest drużyna, która pierwotnie startowała z 24. Aleksandra Nowak, Bartosz Grobelny, Michał Wojcieszak, opieka Agnieszka Urbaniak. Bardzo miło mi poinformować, mam zaszczyt powiedzieć to pierwszy, że jeśli chodzi o galę wielkopolską, to na miejscu pierwszym uplasował się zespół szkół ponadpodstawowych numer 2 w Jarocinie imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Brawa! Brawo. Jesteście z nami? Albo hip, hip, hura od razu. Zespół szkół ponadpodstawowych z Jarocina i są tutaj z nami. No, gratulujemy serdecznie wspaniałej pracy. Coś niesamowitego. Ten film się niczym nie ustępuje innym prawdziwym, dorosłym filmom, które są robione przez profesjonalistów. Także życzę kolejnych dzieł. A to są skromne nagrody od wspaniałych naszych fundatorów i darczyńców. A muszę tu przypomnieć, że konkurs Patria Nostra wsparło ponad 60 instytucji, zarówno narodowych instytucji kultury, muzeów, spółek Skarbu Państwa, fundacji i biznesu prywatnego. Dzięki naszym wspaniałym fundatorom i mecenasom możemy takie dzieło realizować. Możemy przekazać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu. Tych nagród jest bardzo dużo. To są tony książek, które zajmują pół mojego domu czasami, ale to taki los fundatora. Dziękuję bardzo. Za chwilę poprosimy pana dyrektora Rafała Wiśniewskiego o krótką rozmowę z wami, a na razie przyjmijcie te dyplomy i czeki i prosimy o rozmowę z panem dyrektorem Wiśniewskim. Proszę. Zacznę od wielkiej przyjemności. Gratuluję i można powiedzieć, proszę o następne projekty, które mam nadzieję również zajmą tak wysokie miejsce. Chciałbym się z Państwa zapytać, dlaczego akurat ten temat i czy to był jeden, nad którym się zastanawialiście, żeby wziąć na warsztat? Generalnie długo nam nie zajęło to czasu, żeby wybrać akurat ten temat. Po pierwsze, mieliśmy takie możliwości, że w Jarocinie znajduje się to muzeum prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej na parowozowni i można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem nasz film nagrywaliśmy w wagonie, w którym właśnie dowożono więźniów do Auschwitz. Więc jest to niejako symbol. Mieliśmy wszyscy wyjść przez komin, ale przetrwaliśmy, bo Polska zawsze przetrwa.